Sergiusz reprezentuje klub Silesian Cage Club, a Patryk Wojcik klub Łamator Racibórz. No i panowie zaczynają. Zerek niebieski w spodenkach. Widzimy, że tutaj od razu bez ceregieli. Patryk poszedł po sprowadzenie. Tak, wyłapał nogę, ale no teraz Zerek atakuje łokciami. Widzimy, że tutaj na tą chwilę stara się wstać. Jedno kolano na ziemi. Kontrola Patryka. Mocny docisk do klatki. Cały czas jedna noga wyłapana, ale potężne te łokcie. I kolejna próba sprowadzenia. Próba do posadki. Oj, tak, piękne obejście Sergiusza. No i teraz potężne łokcie. Schowane bez aktywnej obrony. I koniec, sędzia przerywa. Potworne łokcie, wykonanie Sergiusza Ugarta. No niezwykła, niezwykła radość. Ale też niezwykle cenne zwycięstwo. Zerek często, często miał pecha w tych walkach. Dzisiaj bezbłędny. Zrobił to, co zrobić powinien. Czyli nie dał się sprowadzić. Konsekwentnie zadawał te łokcie. No i widzimy na tą chwilę Patryk Wojcik dalej leży. Tak, no i to jest konsekwencją. To jest konsekwencją tego, że Sergiusz naprawdę w tempo nie przerwał. No jeszcze pamiątkowa fotka. Piękna i szybka wygrana. Tak jak trening bez fotki się nie liczy, tak tutaj zwycięstwo również nie zostałoby zaliczone, gdyby nie było pamiątkowej fotki. O, idziemy dalej, dalej na macie. Patryk, mam nadzieję, że zdrowiem wszystko. Tak, okay. I tutaj nawet trener Bronder podszedł do nas i mówi: okrutny wpierdol, za przeproszeniem. Wow, naprawdę. Tak, tak, widzimy tam, no tych łokci spadło naprawdę bardzo wiele. Jeszcze był to początek walki, czyli no, na pewno były bite całą siłą, jaką Serek dysponował. No i mocno, mocno porozcinane. No ale to są właśnie te dewastujące uderzenia łokciami. Tak, widzimy teraz na powtórce piękne obejście. A, to jest właśnie ale ten łokieć, pierwszy łokieć. Pierwszy łokieć, który tak naprawdę wyłączył Patryka z tego pojedynku. Tak, tak, widzimy, że mocno go odczuł. Tu już właściwie tak naprawdę sędzia mógł przerywać, bo to było dzieło, tak, które trzeba było dokonać.